An unknown terrorist group has seized a nuclear bunker in Moscow. Our worst fears could become reality should the terrorist manage to gain access to the systems and launch a nuclear strike. We're sending you in fast and hard. We don't have time for negotiations or stealth. Get in there, take out the terrorists and prevent them from launching any missiles. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bladia. Dzisiaj kontynuujemy naszą niesamowitą przygodę z grą. SAS, Anti-Terror Force. Jest to misja piąta i najprawdopodobniej jest to też ostatnia misja w tej grze, gdyż gra nie jest jakoś szczególnie długa i składa się z 5 misji, tak mi się przynajmniej wydaje. A jeśli faktycznie tak jest, to teraz i dzisiaj zakończymy tą niesamowitą produkcję. Jak widzicie, ostatnia misja jest bardzo, ale to bardzo epicka. Nie tracąc czasu, zacznijmy. Wkraczamy z naszą drużyną antyterrorystów do bunkra. Bezproblemowa eksterminacja terrorystów. Kurczę, co za kooperacja. Oczywiście weźmy też broń terrorysty. No i weźmy pistolet może tego. To jest bodajże Desert Eagle. Więc wypróbujemy go. O proszę, to przełączmy i wkraczam dalej. Moi terroryści już tam, znaczy antyterroryści już tam wkroczyli. Pewnie wybili mi całą dzielnicę. Akurat to dobrze, bo to się rzadko zdarza, że mi pomagają. Niestety, nie mogę chyba tu wejść. Co nie? Chyba, że o czymś nie wiem, ale wydaje mi się, że to było pod spacją. I ewidentnie nie możemy wejść na to. No niestety, szkoda. Czyli widać, że wspinanie się jednak nie przydało. Ło, co tam się dzieje? Jaki ostrzał? Pomóżcie mi, moi! Co za kooperacja, co za wymiana ognia! Co za niezwykłe emocje! Ale pokazałem mu, strzelając z nogi. Dobra kooperacja, dobra, gdzie teraz? Tutaj do pomieszczenia chodźmy może. Tam jest jakieś krzesło. Bunkier jest ogromny, terroryści mogą czaić się na każdym kroku, ale nie, dobra, wkraczamy. Jest, widzę terrorystę, patrzcie teraz. Prosto wkroczę. Headcrow. Nie, poczekaj, to byłby... Nutshot! Ha. Eksterminacja totalna. Kto by się spodziewał, że ten pistolet będzie taki... Uff, dobrze, że kucnęłem. Kiedy kucnęłem, mam 1000 do nietrafialności, więc jest większa szansa na zwycięstwo. Szafki nie można przeszukać. Są zamknięte na klucz. Którędy, którędy teraz? Tędy. Nie da się wybudować. Toaleta terrorystyczna dodatkowo. Ja cię kręcę. Co za niezwykłe widoczki. Ale terroryści mogą się tu czaić, więc trzeba być osobą. Czyli to był jakiś silos rakietowy? Widzę, że terroryści szykowali inwazję na cały świat. Sytuacja poszła za daleko. W takim wypadku. Światu grozi niebezpieczeństwo i tylko jeden człowiek może ich powstrzymać. Mam tu oczywiście na myśli siebie. Tak więc, a kraj! Chodźmy uratować ojczyznę! Z tym Desert Eaglem nie powinno być żadnego problemu. Uratujemy ten świat! O nie! Terroryści już przeszli do zaawansowanych prób technologiczno-rakietowych. Znaczy, wnioskuję to po tym wozie oczywiście. Gdybyście nie wiedzieli skąd ja to wiem. Patrzcie, jakie tu materiały przewożą. Najprawdopodobniej terroryści chcą coś wysadzić. Tak przypuszczam. Efektowne wychylanie się za krawędzi i ostrzał. Dobrze, zmieniamy teraz broń. Ej, co to za broń? A, to tam, które mam. Gdzie ja jestem? Czuję się po prostu taki zgubiony w tym momencie. Nie za dużo terrorystów jak na jedną mapę? Z całą pewnością. Czuję, że długo się zabawimy, o tak. A moi antyterroryści oczywiście poszli se gdzieś tam w pizdu, zabezpieczyli teren kilka pierwszych pomieszczeń i poszli se. Zamiast mi pomagać, jakaś wiecie, kooperacja, te sprawy, to... A walić to, co nie? Co tam będzie się ograniczać? Moi, co tam się będą bawić? Tak, tak, ale dobra, znalazłem kolejny przełącznik. Wiem, że muszę przełączyć takich kilka, więc cóż, całkiem nieźle. Jak na początek. Ale jednak okazuje się, że baza terrorystyczna jest ogromna i składa się z wielkich metropolii. Więc zanim zwiedzimy każde pomieszczenie, może minąć parę miesięcy.
Ale nie poddamy się. Wiemy, że twórcy to są leniwe ciołki, więc prawdopodobnie poszli na leniwce i wcale nie stworzyli takiej dużej mapy. Chyba, że dali kopiuj i wklej wszędzie i to po prostu jest ta sama mapa. Znaczy wielka mapa złączona z tych samych, podobnie tak samo wyglądających map. A wtedy znaczyłoby, nie przejdziemy tego nigdy. Ale dobra, nie polemizujmy, może nie będzie tak źle. Może się uda jakoś to ukończyć, może. Kto tam może wiedzieć? Wbijam do kolejnego pomieszczenia. Świecące beczki. Widocznie są radioaktywne i z powodu radioaktywności beczki zaczęły migać. Tak, widać, że są chore. Skrzynki zresztą też. To już koniec, nic im nie pomoże. Niestety. No ale dobra, chodźmy dalej. Idziemy tym fajnym tunelem, którym tętni życie oczywiście. Ła! Terroryści? Halo, terroryści! Terroryści? Nope, just testa. Jak to było? Jakoś tak, pamiętam taką reklamę. Kojarzyło mi się akurat. Ale żeśmy headshota zapieprzyli! Headshot! Ostrożnie. Penetrujemy każdy zakamarek, nawet tam najciemniejszy. A wiecie co, rzucę sobie granata. Uwaga! Bo ja cię kręcę, te elementy cząsteczkowe. Widzieliście, jak oświetliło mi cały kącik? To są elementy cząsteczkowe, a nie w jakichś takich niskobudżetowych grach, jakieś kody czy inne firy. O nie, to jest prawdziwa gra. SWAT przy tym to nic, bo to jest prawdziwa gra antyterrorystyczna. I nawet taki SWAT, ej, co to było? Widzieliście? Całe życie prawie poszło. Przecież tutaj, proszę cię, co to za genialne jakby zoptymalizowanie trudności przeciwników, że jedni nic mi nie robią, a następni ranią mnie i zabijają mnie. I w ogóle mam już całe życie, poszło sobie się jebać. He? Taka sytuacja? Może to sika? Mamy kibelek elegancki, tutaj rozwalony. Nie wiem, nawet w tajnej bazie terrorystów nie dbają o te kibelki. No ja nie wiem. Ja bym dbał, gdybym miał tutaj codziennie srać, naprawdę. Są schody na górę, puste pomieszczenie. Nie wiem, dlaczego robią tutaj terroryści tyle pustych pomieszczeń. O nie! Było blisko! Ale się udało na szczęście. Dobra, wbiłem do kolejnego pomieszczenia, pełno terrorystów, znowu się ukryło za stołem. Mówili ten stół przewrócić, żeby lepszy było ochrona, ale oni nie myślą o takich luksusach. O nie. Oni myślą tylko o jednym, jakby mnie tutaj zabić. Widać, że się nieźle zabezpieczyli. Nie wierzę, nie wierzę, zabili mnie. Po prostu w świecie zabili mnie. Ale numer! Jeszcze ani razu w tej grze nie zdarzyło mi się, żeby mnie ktokolwiek zabił. Pierwszy raz w ciągu wszystkich misji, pierwszy raz mnie właśnie zabili terroryści. No po prostu jestem tak zdołowany w tej chwili. Tak bardzo mnie to zasmuciło. No bo nie oszukujmy się, to jest troszkę smutne. Ja się tyle męczę, przechodzę każdy poziom, co nie przełączam nawet te dźwignie. I wszystko po co to? Wszystko po to, żeby mnie zabił jakiś terrorysta. Dlaczego ja? Dlaczego? Ostry ostrzał jest to, nie? Tutaj się trzeba pilnować, nie ma łatwo. No oczywiście ja muszę chyba wbić pierwszy, bo reszta jakoś tak mi raczy. O, tam jest. Pomóżcie mi, zestrzelcie go. Dobrze, udało się. Wiecie co, tym razem dla jakiejś różnicy pójdziemy sobie w drugą stronę. Zobaczymy, o tu też tam teraz się widzimy. Dobra, jakaś słaba ta broń. Ja zmienię na swoją. Nie, gdzie jest moja? Jest moja broń. Pójdziemy tym razem w tym kierunku. Ej, momencik, czy myśmy tędy nie szli przypadkiem? Ten korytarz wygląda bardzo podobnie, tak jakbyśmy mieli nim też już iść, ale nie. Ale jest z całą pewnością różny. Ale cholera jasna, no tak się dać zabić. Ej, to jakiś ślepy zaułek, to jest koniec. Apokalipsa, dobra, idziemy na górę, nie przejmujemy się tym. O, muzyka się wylajtowała, co nie, takie spokojne klimaty, dobra, walić to, po tej stronie niczego nie ma. Ale Boże, jak mi się odcinek przedłuża, już byśmy dawno ukończyli tą wspaniałą produkcję, a tak nie możemy ukończyć, o nie, musimy się męczyć. Bo zabił nas jakiś zamaskowany terrorysta. O!
Ja cię kręcę, co to za rzeź była? 4 kile w krótkim czasie. Jak się nazywa? Jest double kill, multi kill, no nie wiem, co jest dalej. Jakiś turbo kill? Hu! Muszę teraz być bardzo czujny, ponieważ już teraz nie możemy popełnić tego samego błędu, jaki popełniliśmy w poprzedniej części. Musimy uważać na każdego terrorystę w polu widzenia. Tam jest. A zapłacisz mi za to przybliżenie. Patrzcie, przybliża bardziej niż taka snajperka. To jest dopiero snajperka, a nie tamte inne bronie. Ale wcale to nie polepsza celności. Szybko, nie ma czasu do stracenia. Zmarnowałem już wystarczająco go dużo. Ja wiem, wiem, kojarzę te momenty. Masz, headshot. Headshot. Nie możemy tracić czasu. W każdej chwili terroryści mogą opanować świat. Dlatego się spieszę jak tylko mogę. Okazuje się, że czasami warto się pospieszyć trochę. Bo nie zawsze warto iść tak wolno, gdyż terroryści i tak są tak samo inteligentni. Czy tutaj nie było żadnego przeciwnika? Faktycznie. Wolę zabijać każdych przeciwników, bo na końcu pewnie będzie misja typu zabij wszystkich terrorystów. Nie wiem, znaczy możliwe, że takie coś będzie, dlatego wolę ich zabić już z góry. He? Takie buty? Tym razem się nie dam nabrać na jakąś pułapkę. Tym razem droga czysta. Doskonale. Wszystko idzie zgodnie z planem. O, zablokowane? Tak jest, zablokowane. No dobra, przynajmniej przełączyliśmy dwie dźwignie już. Fakt, że nikt z moich nie pomaga mi, ale udało mi się odblokować. Dlaczego? Ej, czy mi się wydaje, czy ten karabin ma 99 amunicji w magazynku? Ja cię kręcę. Ale jak oryginalnie 99? Kto by pomyślał? Ciekawe, jaki to jest, tak właściwie, jaka to jest broń. Ale twórcy pewnie nie napisali nam. Znaczy, kojarzę mi się z jakąś, ale nie pamiętam, jak się nazywało. To jest chyba... Nie pamiętam, po prostu świeci. Kiedyś dobrze ogarniałem te wszystkie bronie, bo grałem dużo na przykład w jakieś takie multiplayerowe FPS-y, gdzie się napieprzało. Niekoniecznie jakieś kody, raczej bardziej takie... Ej, czy ja włączyłem jakiś pojedynczy tryb? Nie, dobrze myślałem. W sensie bardziej jakieś takie gry właśnie internetowe, ale... O, jesteśmy przy radioaktywnych beczkach. Gry internetowe typu bardziej... Gdzie po prostu było coś takiego jak mikropłatności, ale ja nigdy tego nie brałem. Coś Albay, Combat Arms albo Crossfire, już nawet nie pamiętam. Ale kiedyś grałem w takie rzeczy, dlatego wtedy dobrze ogarniałem każdą broń. Ale już dawno tego nie robiłem, więc po prostu siecie... No, wyszły mi te nazwy. Być może kiedyś nakręcę jakąś serię multiplayer z jakiegoś właśnie takiej gry, jak gram, albo jak lamię, zależnie od tego, jak mi będzie iść. Dobra, kolejne pomieszczenie. Tu też musimy być czujni, bo w każdej chwili może nas każdy przeciwnik zabić. O, słyszycie? A, zaczęło się! Zobaczmy, czy tutaj nikogo już nie ma. A jest, on przeżył! Uff, mało brakowało. Dobra, tu pamiętam, że był ten silny przeciwnik, co tak cholera napieprzał nas. Dawaj, nie możemy, musimy go zabić, bo on po prostu jest strasznie silny. Wstał, żyje! Nieśmiertelny. O, wpadł, dobra. No to najgorszego przeciwnika mamy z głowy, na nim straciliśmy, pamiętamy najwięcej życia. A teraz już na szczęście nie straciliśmy. Teraz możemy wkroczyć do akcji. Niczym prawdziwi wojownicy. Oh yeah, motherfucker. A masz, dobra, wkraczamy. Jesteśmy już prawie tam, gdzie ostatnio doszliśmy, ale pamiętamy, że ostatnio nas zaskoczył terrorysta. Czai się za ścianą. Kto mógł przypuszczać, że on tam faktycznie tam jest? Zrobimy mu takie obsikusa. Ha, ha, ha! Nie wiem, czy dostał, szczerze mówiąc, jeszcze raz. Ha, ha, ha! Yes! Yes! Zginął śmiercią marno. To za zabicie mi w poprzednim wcieleniu! Widzicie to? Ja mu potrafię przesuwać ciała! Za pomocą siły woli! Nie, siły amunicji! They've managed to initiate a launch. We're trapped in the security checkpoint. Make your way into the control center. O, fuck, jakieś mega posiłki przybyły. Niedobrze. O, patrzcie, secret. O nie, jeszcze ograniczony czas, czasówka, ekstremalna czasówka. Wszystko się wali, wszystko wybucha, w każdej chwili możemy przegrać. Czy uda nam się uciec z tej tajnej bazy, czy też nie? Od nas zależy życie całej ludzkości. O, ile tu jest? Terroryści opanowali świat. Ale dobra, jeden z nich ma apteczkę, to jest dobry znak już.
Z drugiej strony nikt mnie nie zaskakuje? Nie, chyba. O, dobrze, dobrze, musi mi się udać. Wkraczamy szybko. Wszystko się wali, zaraz wszystko wybuchnie. Co za dynamiczne zakończenie. Mówili, że w tej grze nie ma epickich zakończeń, jednak myli się, bo są. To jest najbardziej epickie zakończenie, jakie widziałem od... W życiu, od zawsze. Te wybuchy, te emocje, chyba ta gra dostanie ocenę 10. Ej, ktoś mnie tu strzela, czy jak? Że proszę, on jest taki silny, że niby? Yes, headshot. Jeszcze ktoś tam żyje? Nie wiem, sprawdźmy pomieszczenie. Musimy się spieszyć, jedno z przełączone. Zostało drugie i mam tylko 8 minut. Nikt mi nie pomaga, zostałem zdany tylko na siebie. Czy uda mi się to przetrwać, czy też nie? Od tego zależą losy ludzkości. Już się powtarzam znowu, ale muszę się powtarzać, żebyście wiedzieli, jak bardzo ważne jest, żeby zdążyć na czas. Chrześcijanin tańczy. Pomieszczenie jest ogromne. Ogromna metropolia. A terroryści mogą być wszędzie. Widzę labirynt. Och! Headshot! Kto mnie strzela? Nie! Błagam, nie zabijaj mnie! Mało brakowało. Uff, muszę być jednak ostrożniejszy trochę. Ła! Niedobrze, mam mało życia! Dawaj, Bloody! Uda ci się, musi ci się udać! Mało życia, ale dasz radę. Nie, boję się nie schodzić. Niedobrze, tylko 7 minut. 7 minut i będzie koniec świata. Czy mi się uda? Czy przeżyję? Czy zginę marnie? Serwerownia. Muszę być ostrożny. Naprawdę muszę być bardzo ostrożny. Cholera, za dużo pomieszczeń. Stanowczo za dużo pomieszczeń, a za... Cholera, znowu to samo. No nie, tylko nie to. Przecież to może, nie wiem, mogę się zgubić. Mam mało życia, mogę w każdej chwili umrzeć. Naprawdę mi się to nie podoba. Nie wiem, zamknięte to jest, to też niedobrze. Niedobry znak. Bardzo niedobry, w sumie nie wiem, gdzie mam iść. Nie wiem, czy dobrze idę. Nie wiem, czy się przypadkiem nie zgubiłem. Cholera, jeśli źle poszedłem. Ja jestem. Fuck, nie wiem, czy dobrze poszedłem. Boję się, że jeśli źle poszedłem i ominąłem jakiś moment. Zobaczmy nasze misje tak właściwie. Mission objective. Muszę przełączyć dwie dźwignie jakby, co nie? Czyli ogólnie rzecz biorąc, no sytuacja jest dosyć ostra. No dobra, ale nie widzę innego przejścia. Znaczy nie wiem, może tam było, jak w tym dużym pomieszczeniu było jakieś przejście, cholera. Ja się tego najbardziej boję, że mogłem coś ominąć. To mnie strasznie martwi, tam... idea. Naprawdę, bo jeśli coś ominąłem, to koniec. Biorąc pod uwagę mój czas i środki, to może się nie... Nie! Uff, ledwo mało brakowało i bym był już martwy. Naprawdę, chyba to fartem udało mi się zrobić. No jak wiecie, czego się najbardziej boję, że to jest ogromne pomieszczenie i turyści mogą tu być po prostu w świecie. Po prostu w świecie, wszędzie. No właśnie. Rozumiecie? Mogą być wszędzie i to jest, no, to jest dosyć logiczne. Ale mogą być wszędzie. No właśnie, to jest problem, że mogą, że turyści, jak widać zresztą, mogą czaić się tu wszędzie. Patrzcie, ile to jest pomieszczeń, no cholera. Nie mogli nam zrobić jeszcze większej metropolii? No nie, kolejne pomieszczenie mega duże. Naprawdę ja muszę być aż taki biedny? Halo, ja życia w ogóle nie mam. Naprawdę chcą mnie zamęczyć w tej misji? Cholera, niedobrze. I z każdym ciosem mam coraz mniej życia. Naprawdę, niedługo może mi się nie udać. Dawaj, traf go! Niedobrze. Jest, udało się. Dobra, i czyżby to była kolejna dźwignia? Ale tym razem nie nabiorę się na to. Jest apteczka, uff, jest! Dawaj, przyłączaj. Fuck, muszę się wrócić. Niedobrze.
bardzo niedobrze, pomieszczenie wyglądają tak samo, ja muszę się wrócić teraz. Wrócić się, ale żeby się wrócić, muszę się przedrzeć znowu przez ten sam korytarz, wielki plac. A to mogli wrócić nasi terroryści. A może jednak nie wrócili, jeśli nie wrócili, to mam szansę. Jeśli wrócili, to mam przesrane. Wszystko zależy od szczęścia. Rozglądaj się, Bloody, dasz radę. Dobrze, żeby przynajmniej które drzwi się otworzyły. Te się otworzyły natomiast. Uff, całe szczęście, przynajmniej tyle. Silos rakietowy. Tutaj się rozpęta, tu jest ostatnia dogrywka. Dobrze, że jak w niego strzelę, to nie wybucha. Uff, całe szczęście. Jest dobrze kuloodporny. Ale dobra, musimy się spieszyć. Ostatnia dogrywka. Ostatnie starcie. Bloody kontra reszta świata. Moi antyterroryści mnie porzucili. Moi przyjaciele zostawili mnie samemu, żebym się męczył z tą otchłanią terrorystów. Zostałem tylko ja. Resztę nie obchodzi koniec świata. Tylko mnie obchodzi. Tylko ja mogę powstrzymać cały świat. Znaczy, terrorystów przed zapanowaniem nad światem. Co za dynamiczna końcówka, jeju, 3 minuty mi zostało, 3:28. Ja cię kręcę, co za emocje, co za niezwykłe emocje. Just another day at the office, eh? Czyżby mi się udało? Czas się wyłączył, bardzo dobrze. Zobaczmy, mission. O, wykonałem wszystko. Co to znaczy? Momencik. Jest! Udało mi się! Co za emocje były w tej ostatniej misji. Ta akcja, ta wymiana ognia, co nie wszyscy strzelają. Teraz patrzcie, jaka klimatyczna muzyka na napisach jest. Widzicie teraz wspaniałych tych właśnie twórców, którzy skonstruowali ten niesamowity twór. No, trzeba przyznać, że gra jest niezła. Ach, to było naprawdę niesamowite przeżycie. Co nie, pod napięciem cały czas żyjemy. Wszyscy do nas strzelają. W każdej chwili możemy dostać zabici. Co nie, stres po prostu już podścieka z naszego ciała. A my brniemy dalej, myśląc tylko o tym, żeby żaden terrorysta nas nie zabił. I udało nam się, uratowaliśmy świat ponownie. Uhu! No i właśnie w ten oto sposób wykonaliśmy kolejne niesamowicie ciężkie misje, znaczy w sumie wielce niesamowicie ciężką misję, jaką była misja ostatnia, czyli piąta. Ach, to było niesamowite przeżycie. Trzeba przyznać, że SAS Anti-Terror Force będę bardzo miło wspominał. No, nie masz co. Fakt, że przeciwnicy czasami są troszkę głupi, terroryści strzelają jakoś głupio, moi są troszkę głupi, mapy są nielogicznie zrobione, to jest wieczny labirynt, rozgrywka nudzi, czasami nie wiadomo jak coś przejść, czasami nie wiadomo o co chodzi, czasami nie można czegoś znaleźć, bronie dziwnie strzelają, snajperka w ogóle nie przybliża, zmieniają się klawisze, jak się uruchamia grę, dziwnie wolno chodzi, ładuje się nagle z jakiegoś powodu i mam koniec misji, jakieś drzwi się nie chcą otwierać, no i wiele, wiele innych rzeczy, to mimo tego gra, no, nie ma co, godna polecenia. No dobra, no i udało mi się ukończyć. Ta gra, na szczęście właśnie do końca, ona teoretycznie nie ma kontynuacji, jednak jest jeszcze inny SAS, coś tam misje. Aczkolwiek, nawet nie wiem, czy to jest tej samej firmy, czy też nie. W każdym razie jest jakiś jeszcze tego rodzaju gra od SAS związana, aczkolwiek też niskobudżetowa, aczkolwiek chyba troszkę lepsza, mam taką nadzieję. Jeśli faktycznie jest to, prawdopodobnie kiedyś w nią zagram. W każdym razie teraz w tej chwili się cieszę, że w końcu udało mi się ukończyć tą niesamowitą jakże produkcję. Oczywiście zapraszam was, jeśli ktoś nie oglądał, to zapraszam was do oglądania innych odcinków z tej serii, zapraszam was do oglądania oczywiście innych moich niesamowitych serii i nie tylko z kaszanek. No i co mam mogę powiedzieć? No, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych seriach. Komentował Bloody. SAS Anti-Terror Force.